Czy to będzie przełamanie impasu w wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich? Prezydent Andrzej Duda proponuje nowego kandydata, byłego polityka Platformy Obywatelskiej Jana Marię Rokitę. We wrześniu zakończyła się kadencja Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotąd parlament nie wybrał jego następcy. Koalicja Obywatelska i Lewica dwukrotnie próbowały w Sejmie przeforsować kandydaturę znanej ze skrajnych lewicowych poglądów Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Ja stoję tutaj przeciwko politycznym, partyjnym dealom. Atutem tej kandydatki miała być nie tylko praca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także poparcie ponad 1200 organizacji pozarządowych. To okazało się fikcją. Wiele z organizacji, które znalazły się na liście poparcia, nie wspiera tej kandydatury. Wśród nich m.in. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Eden. Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Eden oświadcza, że nie udziela żadnego poparcia kandydatce na Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz. Byłoby to sprzeczne z poglądami członków stowarzyszenia, opowiadających się zdecydowanie po stronie życia, wiary katolickiej i społecznej nauki Kościoła. Pod koniec grudnia wspólnego kandydata na rzecznika przedstawiły PSL i Konfederacja. Za kandydaturą pana profesora Roberta Gwiazdowskiego stoi jego ogromny dorobek, zarówno naukowy, jak i dorobek związany z działalnością społeczno-polityczną w sektorze organizacji pozarządowych. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło natomiast wiceministra spraw zagranicznych profesora Piotra Wawrzyka. Problem z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich polega na tym, że kandydat musi uzyskać akceptację zdominowanego przez PiS Sejmu i Senatu, w którym większość ma opozycja. Dlatego do gry wchodzi prezydent Andrzej Duda. W wywiadzie dla Interi prezydent przedstawił swoją propozycję. Ktoś może uznać, że trochę nietypową czy zadziwiającą, całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita. Propozycją prezydenta zaskoczony jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. To, że pan prezydent Andrzej Duda stwierdził, iż pan Jan Maria Rokita byłby dobrym kandydatem, jest chyba przedwczesne, dlatego że na chwilę obecną kandydatem jest pan Piotr Wawrzyk i wszystkie ręce na pokład, jak mówi stare porzekadło, tak aby ta kandydatura uzyskała również przychylność, zwłaszcza w Senacie. Wysunięcie przez prezydenta kandydatury Jana Rokity zdaniem politologa doktora Piotra Gawryszczaka jest próbą przełamania impasu powstałego wokół wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaproponował osobę, która jest jakby do przyjęcia dla części senatorów Platformy Obywatelskiej, bo przecież Jan Maria Rokita silnie związany był z tą częścią parlamentarzystów. Jan Maria Rokita był jednym z twórców Platformy Obywatelskiej, z której został wypchnięty za rządów Donalda Tuska. W okresie PRL-u działał bardzo aktywnie w podziemiu, przypomina politolog Mariusz Sieraczkiewicz. On o prawa obywatelskie walczył instytucjonalnie jeszcze w okresie komuny, bo kiedy został aresztowany w latach 80., to wytoczył proces w Służbie Bezpieczeństwa i ten proces sądownie się rozpoczął. Także Jan Rokita w latach 80. bardzo mocno w podziemiu działał w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Propozycja Andrzeja Dudy, aby kandydatem na rzecznika został nieco ekscentryczny Jan Maria Rokita, nie jest zupełnym zaskoczeniem. Obaj politycy działali w krakowskiej Unii Wolności.